Po kilku przesunięciach w końcu półfinałowy mecz okręgowego Pucharu Polski pomiędzy Odrą Wodzisław a Orłem Rybnik doszedł do skutku. Początek spotkania wyraźnie należał do gości, którzy zdominowali połowę rywala. Już w trzeciej minucie po kontrze mogli wyjść na prowadzenie. Skończyło się jednak jedynie niewykorzystanym rzutem rożnym. Kolejne minuty to nieustające ataki ze strony rybnickiego zespołu. Piłkarzom brakowało jednak skuteczności. Nieoczekiwanie w 22 minucie po wyprowadzeniu ataku i zamieszaniu w polu karnym prowadzenie objęła Odra Wodzisław. Strzelcem gola został Arkadiusz Woś. Po strzelonym golu gra przeniosła się do środkowej części boiska. W końcówce pierwszej połowy Row Rybnik próbował wyrównać, jednak ta sztuka im się nie udała. Pierwsza połowa zakończyła się zatem jednobramkowym prowadzeniem gospodarzy. Początek drugiej połowy był nerwowy po obu stronach. Zawodnicy wykazywali się jednak brakiem skuteczności. Z minuty na minutę jednak coraz bardziej na boisku zaczynała dominować drużyna z Rybnika. W 76 minucie Row dopiął swego i doprowadził do wyrównania. Strzelcem gola został Konrad Warmiński, który wykorzystał nieporadność wodzisławskich piłkarzy. W 80 minucie Row poszedł za ciosem i dołożył drugie trafienie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego bramkę strzelił Kamil Spratek. Wynik meczu już się nie zmienił i do finału okręgowego Pucharu Polski awansował Row Rybnik, który już w sobotę w finale zmierzy się z Unią Książenice. Piłkarze Rowu po wygranym meczu nie kryli zadowolenia. Przede wszystkim bardzo fajnie było wrócić na boisko po tak długiej przerwie. Naprawdę takie coś zdarzyło mi się pierwszy raz w życiu, żeby tyle czekać na kolejne rozegranie, spotkanie. Myślę, że nie zawiodło, bo emocji było bardzo dużo. Drużyna Odry postawiła wysoką poprzeczkę. Jednak gdzieś tam tym doświadczeniem i myślę, że przede wszystkim spokojem ułożyliśmy sobie mecz w drugiej połowie. Kapitan Odry Wodzisław podkreślił, że drużyna nie wystąpiła w najmocniejszym składzie. Wydaje mi się, żeby zabrakło bardziej sił. Nasz zespół jeszcze nie jest do końca skompletowany. Brakuje kilku zawodników. Nie udało się zgłosić dwóch Hiszpanów, którzy byli z nami w szatni na odprawie, ale w ostatnich minutach gdzieś tam okazało się, że jednak nie mogą grać. Zresztą to było widać po samych zmianach, gdzie naprawdę młodzi zawodnicy, jeszcze praktycznie juniorzy wchodzili. Także zabrakło i doświadczenia, i siły. Wydaje mi się, że Rybnik jednak tym trzonem, który utrzymali w Rybniku, wygrał ten mecz. Mecz odbył się bez udziału publiczności.